Sponsorem programu jest Orlen. Od 3 sierpnia na krakowskim przedmieściu w Warszawie przed kościołem Sióstr Wizytek można oglądać biograficzną wystawę poświęconą postaci księdza Jana Ziei, zorganizowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Wystawa ujawnia bogatą historię kapłana wychowanego w ubogiej rodzinie i od dzieciństwa wykazującego wyjątkowe zdolności intelektualne oraz chęć nauki, jaka ostatecznie wbrew przeciwnościom zaprowadziła go najpierw do seminarium w Warszawie, a później w przedsionki samego Rzymu, gdzie studiował archeologię chrześcijańską w Instytucie Biblijnym i Wschodnim. Jego skłonność do rozwoju umysłowego nie odizolowała go od społeczeństwa. Nie pozostawał głuchy na dobro innych ludzi czy społeczne więzi. Był czynnie zaangażowany w obronę oraz budowę Polski w walkę o niepodległość w trakcie wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej. Działał jako kapelan Komendy Głównej Armii Krajowej oraz batalionów chłopskich, a także szarych szeregów. Doświadczenia wojenne sprawiły, że przybrał on postawę radykalnego pacyfizmu niesprowadzonego do biernej obojętności, ale w pełni skierowanego na poszukiwanie drogi ku dobru, sposobów walki przeciw niesprawiedliwości, które nie potęgują zła. Poświęcał się wypełnianiu obowiązków kapłańskich, równocześnie będąc zaangażowanym w życie społeczne i działalność opozycyjną. Tłumaczył zagraniczne dzieła, udzielał się poprzez liczne książki i publicystykę. Po jego śmierci w 1991 roku jego osoba została opisana następująco przez biskupa Władysława Miziołka. Sylwetkę księdza Ziei określiłbym jako proroka w nowoczesnym znaczeniu. Miał w sobie coś z człowieka, który przeczuwa przyszłość i wybiega naprzód, który swoją działalnością niepokoi, ale wskazuje drogi, które okazują się słuszne i pożyteczne. Powiedzieć, że ksiądz Zieja jest postacią pomnikową, to może przesada, ale postacią, którą na pewno powinniśmy znać. Katarzyna Helik, organizatorka wystawy z IPN w Łodzi, jest naszym gościem. Dzień dobry pani. Dzień dobry. No właśnie, człowiek, o którym powstał film i chyba to jest taka obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy tą wystawę obejrzą, w reżyserii Roberta Glińskiego w 2020 roku. Pojawił się trochę na fali tego obchodzenia, obchodów setnej rocznicy niepodległości, setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Przecież w tej wojnie również ksiądz Zieja brał udział jako kapelan. Tak, myślę, że jak najbardziej możemy polecić film, ale nie tylko przy okazji tych obchodów, ale ksiądz Jan Zieja był postacią uniwersalną, świadkiem i uczestnikiem ważnych wydarzeń XX wieku. Dlatego tę postać powinniśmy znać i możemy przypominać ją tak naprawdę przy okazji każdych wydarzeń, każdego upamiętnienia. Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Łodzi, akurat przypomniał tę postać w związku z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Ale tak jak powiedziałam, ksiądz Zieja pozostawał wierny swoim ideałom, może być dla nas wzorem, przykładem, dlatego też kultywujemy pamięć o tym duchownym, o tym bohaterze w każdej możliwej okazji. Chcielibyśmy, żeby tak było, żeby ta postać księdza Jana Ziei została przybliżona, była przybliżona kolejnym pokoleniom. Jeżeli chodzi o wystawę Instytutu Pamięci Narodowej, to jest to swego rodzaju droga, którą kroczymy przez niezwykłe życie księdza Jana Ziei, ponieważ wystawa została zapoczątkowana już zagadnieniami dotyczącymi dzieciństwa, potem mamy
poszukiwanie duszpasterskiej drogi, ponieważ wiemy, że ksiądz Zieja jest kapelanem, ale również miał taki wątek, że wstąpił do zgromadzenia kapucynów. No tam niestety proza życia sprawiła, że nie mógł się odnaleźć i ostatecznie został właśnie kapelanem. Ale na wystawa nie kończy się w momencie śmierci księdza Ziei w 1991 roku. Mamy również zagadnienie dotyczące kultywowania pamięci o duchownym, bo wiemy, że w kolonii Ossa, czyli w gminie Odżywuł, w gminie, w której urodził się ksiądz Jan Zieja, działa Izba Pamięci, gdzie zgromadzono pamiątki po tymże właśnie duchownym. No właśnie, bo Państwa wystawa prezentuje dokumenty i teksty księdza Ziei. Proszę powiedzieć, skąd te dokumenty pochodzą? Dokumenty zamieszczone w wystawie pochodzą z zasobów, przede wszystkim jeżeli chodzi o dokumenty, to z zasobów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ale rzeczywiście wystawa stanowi połączenie materiału ikonograficznego, czyli fotografię i narracji, czyli tekst. Jest to wystawa należąca do serii wystaw tworzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, serii Biografie Elementarne. I chociaż jest to wystawa mająca właśnie charakter taki elementarny, podstawowy, to zamieszczono w niej zdjęcia pochodzące ze zbiorów kilkunastu instytucji. Może te pochodzące z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej stanowią taki ewenement, bo chociażby mamy informacje dotyczące stosunku księdza Jana Ziei do Komitetu Obrony Robotników, czyli mamy taki fragment oświadczenia księdza Ziei w sprawie przynależności do Komitetu Obrony Robotników. Widzimy, że to też jest niesamowity związek, prawda? Człowiek, który brał udział w wojnie 1920 roku, potem 50 lat później, ponad 57, jest wśród założycieli Komitetu Obrony Robotników. Tak, oczywiście. Ksiądz Jan Zieja, wiemy, że po prostu przychodził z pomocą najbardziej potrzebującym, wykluczonym z powodów różnych, ekonomicznych, społecznych, politycznych czy rasowych. Wiemy właśnie, że pomagał dzieciom chłopskim, później ukrywającym się Żydom i wreszcie represjonowanym robotnikom. Tak naprawdę zaangażował się już od początku rodzącej się opozycji, wystąpił 17 września 1974 roku w związku z 35. rocznicą agresji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich na Polskę. Wystąpił, wygłosił kazanie i tutaj podkreślał ważność pojednania polsko-rosyjskiego i właśnie tym wystąpieniem zwrócił uwagę na siebie, na swoją osobę, uwagę środowisk opozycyjnych, a wiemy, że później jako ksiądz Zieja, jako jeden z twórców Komitetu Obrony Robotników, ten autorytet kapłana, ta legenda wojenna pozwoliła właśnie uwiarygodnić rodzącą się opozycję właśnie w oczach społeczeństwa. Legenda wojenna, no bo II wojna światowa, no to służba kapłańska w szeregach Armii Krajowej, wśród Szarych Szeregów, w Komendzie Głównej Armii Krajowej, wszędzie tam, gdzie ludzie tej potrzebowali. No i kontakt siłą rzeczy z tymi, którzy walczyli, ginęli za polską ojczyznę. Przy czym ksiądz Zieja był radykalnym pacyfistą. To przykazanie nie zabijaj brał bardzo serio do siebie. Tak, ksiądz Jan Zieja był właśnie orędownikiem piątego przykazania dekalogu Nie zabijaj, ponieważ w związku z wojną polsko-bolszewicką, wojną obronną 1939 roku i powstaniem warszawskim, on nieustannie zmagał się z dylematem moralnym: walczyć czy trwać przy ewangelicznym zakazie zabijania. I te doświadczenia wojenne spowodowały, że stał się zwolennikiem walki za pomocą legalnych środków, bez przemocy. Bez przemocy. I to powiedzmy sobie, jak ta filozofia księdza Zieji ma się dzisiaj? Czy to jest postać zapomniana, odłożona na półkę z bohaterami narodowymi, przypomniana właśnie przez takie wystawy, czy też jest to jakiś żywy nurt intelektualny, moralny,
polskim kościele, w polskim społeczeństwie. Mam nadzieję, że w związku z podejmowanymi działaniami, chociażby właśnie wspomnianym już filmem, czy z działaniami Instytutu Pamięci Narodowej, bo planujemy tę postać przybliżać jeszcze bardziej, planujemy kolejne prezentacje wystaw, między innymi w Laskach, między innymi w gminie, w której urodził się ksiądz Jan Zieja, i na pewno warto podkreślić, że ta wystawa Instytutu Pamięci Narodowej dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej i wszystkie instytucje czy osoby prywatne również mogą pobrać tę wystawę, zapoznać się z nią i mamy nadzieję, że przez takie działania ta postać będzie jeszcze bardziej bliższa naszemu społeczeństwu. Musimy podkreślić, że ksiądz Jan Zieja jest postacią uniwersalną. Stanowi takie źródło uniwersalnych wartości, a wiemy, że współcześnie, zwłaszcza współcześnie w dobie kryzysu autorytetów, w dobie relatywizowania wartości, takie postaci, które są oddane swoim ideałom, których postawa życiowa ukazuje, jest źródłem takich wartości jak skromność, jak pracowitość, jak dobrość. Te wartości chcielibyśmy również propagować i kultywować za pośrednictwem postawy życiowej księdza Jana Ziei. To może również jest to pomysł na umiędzynarodowienie wiedzy o tym człowieku, bo założę się, że mało kto o księdzu Ziei za granicą Polski słyszał. Myślę, że tak. Podejmowaliśmy już działania chociażby tłumaczenia naszych wystaw, bo wspomniałam, że ta wystawa należy do serii. Kiedy stworzyliśmy wystawę dotyczącą świętego Maksymiliana Marii Kolbego, oczywiście jest to postać, która w świecie również jest rozpoznawalna i myślę, że tutaj wiele osób słyszało o tej postaci, to dokonaliśmy tłumaczeń na języki obce tej wystawy i wiemy, że tutaj to pobieranie naszych wystaw ma większy, znaczący zasięg, więc na pewno pomyślimy również o propagowaniu postaci księdza Jana Ziei poza granicami Polski. W tej chwili wystawę można obejrzeć na warszawskim, krakowskim przedmieściu przed kościołem. Wizytek też niezwykle zasłużone miejsce. To jeszcze powiedzmy o kolejnych miejscach, gdzie Państwo planujecie tą wystawę pokazać. Zanim przejdę do kolejnych miejsc, chciałabym tylko zaznaczyć, że właśnie to miejsce, Kościół Sióstr Wizytek, miał bardzo duże znaczenie w życiu księdza Jana Ziei, ponieważ to tam był w latach 50. XX wieku rektorem tego kościoła, to tam głosił kazania, gdzie po aresztowaniu prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego krytycznie odnosił się publicznie do koncyliacyjnej postawy episkopatu właśnie wobec tego aresztowania prymasa Polski. Kolejne prezentacje wystaw planujemy w Laskach, czyli tam, gdzie ksiądz Jan Zieja był również kapelanem. I to będzie już od 21 sierpnia, czyli wystawa z Warszawy zostanie przetransportowana do Lasek, będzie prezentowana do 11 września i 11 września zostanie przewieziona do gminy Odżywu, czyli do gminy, w której urodził się ksiądz Jan Zieja. Kościół Wizytek, no to oczywiście wszyscy znają księdza Jana Twardowskiego, jego znakomite, proste, ale niezwykle głębokie wiersze. Ta poezja jest ciągle z nami. Mniej osób zna, a warto się zapoznać z postacią księdza Bronisława Bozowskiego. Filozofa, literata, publicystę, człowieka o renesansowym umyśle i jak niesamowitych zupełnie połączeniach. No i to teraz mamy księdza Jana Zieję. Ci panowie się znali, współpracowali ze sobą? Czy ksiądz Jan Zieja znał się z księdzem Twardowskim? Tak, i na pewno tutaj mamy te poglądy też zbliżone, ponieważ proszę zobaczyć, ksiądz Jan Zieja był oddany Bogu, człowiekowi i ojczyźnie. I tak naprawdę ksiądz Twardowski również.
Właśnie poezja księdza Twardowskiego. Mamy tutaj taki wyraźny wątek zwrócenia uwagi na człowieka i też w działalności księdza Jana Zieli. Ten człowiek to pomaganie uboższym. Idea kościoła ubogiego i pełnego miłosierdzia jest bardzo wyraźna. Niesamowite, prawda? Te połączenia. Widzimy jeden życiorys, a potem się okazuje, że on się krzyżuje. No, Stefan Wyszyński, kardynał też w Laskach, przecież również to spotkanie. Cała seria niesamowitych życiorysów XX wieku. Ludzi, którzy tak naprawdę ich poglądy, ich myśl żyje do dzisiaj. Dbajmy o to, żeby żyła. Bardzo dziękuję za to, że pani się tym zajmuje. Pani Katarzyna Helik, IPN w Łodzi, organizatorka wystawy, no i jak widzimy, propagatorka tej bardzo cennej myśli. Kłaniamy się, miłego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, za chwileczkę zajrzymy na Ukrainę. Naszym gościem będzie korespondent Telewizji Republika Witold Newelicz. Sponsorem programu był Orlen.